Itt az ötői kakámalgát, az ötői nemzsugálnak a kisztányi, bár tudják, hogy rap, de internet, két akkor az reklám magává, takon, tyhon, i bud, ha vi mogi za tajunia pi, s jednym wielkim oszustem. Wiecie Państwo, jak oni zaczęli mówić w Radiu Maryja na temat banku, że europejskie banki są wszystkie, ale to ta sytuacja ludzka mówi. Proszę Państwa, te dziady się tak patrują, jak Jezusa prowadzili na szanko, to też patrzyli, jak jemu kreślą. Koronę pewnie założoną na głowę, jak on cierpi. Teraz mamy go. Proszę Państwa, byłoby to samo, gdyby Jezusa zabito teraz w wieku XXI, i że nawet pisarz pewien to samo zauważył i to samo napisał, że gdyby Jezus żył w XXI wieku, to to samo by zrobili. No kto by zrobił? Ci, którzy mają faryzeuszy, zawodów i ci, którzy wierzą. Co wierzą? Jakiegoś Boga przerobionego na kartofle. Proszę Państwa, drugie przykazanie wyrzucili. Dziesiąte zamieniono na dwa, że nawet nie ma orzeczenia, ani żadnej rzeczy, która jego jest, ani żadnej rzeczy, która jego jest, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Co to znaczy, ani żadnej rzeczy, która jego jest? A no właśnie, co to znaczy, ani żadnej rzeczy, która jego jest? Także, proszę Państwa, była ingerencja. To możesz zgłosić się, nawet za Adwentystów, nie musisz być odpowiedzialny. Prawo Boże, Biblia mówi, że przyjdą tacy, co będą, co zmienią prawo i zakon. No po Bogu będą to prawie. Już to było widać, że gdy Mojżesz poszedł po przykazaniu, gdy schodził z 10 przykazań, to musiał potłuc oczy. Dlaczego? No bo oni już przeróbkę mieli. Krowę ze złota i swoje postanowienie, że to jest ich Bóg, bo oni muszą Boga widzieć. Muszą mieć Boga namacalnego, tak jak na ścianie masz, na ścianie wisi. Proszę Państwa, w Świdrze pod Otwockiem bez ostrywaczy, to bo są krowacją, niech oni przejdą, bo 105 do Ronda Zasyńskiego jeszcze do 12 będzie, nie do 13. Siostra Wacia w Świdrze, proszę Państwa, miała wizytę księdza katolickiego. A tutaj jest szkoła, to te dzieci, ale stare truple, jak one się oglądają, gapią się, jakby pierwszy raz coś w życiu widziały. Także nie pokazać im Kolta, nie pokazać im Ameryki, nie pokazać im USA, nie pokazać im złota Ameryki, dobrodziejstw, dobrobytu. Bo już chcą mieć pistolet tu w Polsce. A to gdzie wariatom dać pistolet? Różne rzeczy można dać, ale po co zaraz pistolet? Ale to wiecie Państwo, jeżeli Polska będzie odważna jak Francja, Janek Witek mówił, Francja może tym 171, to jedziemy do trudności. No to też będzie niebezpiecznie, bo Francja powodowała elektrownię atomową. Naście elektrowni atomowych. Janek Witek bardzo cenił właśnie Francję, że to jest, mówi, druga Ameryka. Dlaczego? To ma te elektrownie atomowe. Ale jeżeli teraz problem jest z tymi różnymi obcokrajowcami, uciekinierami, uchodźcami, no to te elektrownie atomowe już dawali takie informacje w gazetach, że są zagrożone. A gdyby ktoś tam wszedł do tych elektrowni i to wszystko wysadził w powietrze, to przecież świat by umarł na raka momentalnie, bo to przecież promieniowanie. Coś okropnego.